Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Słuchajcie, jest mi bardzo wstyd, że dopiero teraz przychodzę z tym filmem, ponieważ obiecałam nagrać go już dawno temu i zapomniałam. Nie będę tutaj udawać, że nie miałam czasu, po prostu zapomniałam. Za co bardzo przepraszam Paulinę. O czym będzie ten film? O Paulinie. O historii choroby Pauliny, o schorzeniach, na jakie cierpi Paulina. Po co jest ten film? Po to, ponieważ Paulina szuka rozwiązania, szuka wyleczenia, szuka pomocy u wielu lekarzy w związku ze schorzeniami, na które cierpi i nie trafiła jeszcze w takie miejsce, w którym ktoś by jej jakoś znacząco pomógł. I YouTube daje taką możliwość, żeby taką historię choroby po prostu Pauliny usłyszał ktoś, kto może ma jakiś pomysł, może jest lekarzem, może ktoś z jego bliskich jest lekarzem, cokolwiek. Słuchajcie, czasem nie zdajemy sobie sprawy, kto może jakby nam pomóc. I właśnie dlatego ja tu jestem pośrednikiem. Ja wam przekazuję historię choroby, schorzeń Pauliny i zwracam się do was właśnie z prośbą o pomoc. Tak myślę, że chyba tak to należy sformułować. Wiecie, tutaj można wymieniać teraz bardzo dużo słów, układać je w różnego rodzaju zdania, po co nagrywam ten film, ale wydaje mi się, że powiedzenie po prostu, że proszę was o pomoc, bo chcę wam przedstawić tą historię, bo o to mnie z kolei prosi Paulina, myślę, że wystarczy, bo ten, kto będzie miał właśnie jakiś pomysł, ten będzie wiedział, co należy z tym faktem zrobić. Słuchajcie, ja będę się posiłkowała niestety mailem, bo to jest długie, ta historia jest długa, tak jak historia choroby Pauliny jest długa, taki mail jest długi i niestety jest to wszystko bardzo skomplikowane. Paulina urodziła się w 1996 roku, a więc ma 20 lat i kiedy się urodziła, dostała 10 punktów w skali Apgar. Wszystko było w najlepszym porządku i tak było przez 10 lat. Paulinie nic nie dolegało, oprócz jakichś drobnych infekcji. W momencie, w którym miała właśnie 10 lat, wystąpiły zapalenia ścięgna Achillesa. Wystąpiły zapalenia ścięgna Achillesa oraz przykurcze mięśni. Paulina trafiła do szpitala i podczas pobytu w tymże szpitalu nastąpił niedowład prawej ręki. Natomiast ten niedowład zaczął ustępować. Powoli ona zaczynała jakby odzyskiwać czucie w tej ręce. Ta ręka zaczynała być sprawna. Po ustąpieniu takiego niedowładu towarzyszyło jej osłabienie jeszcze właśnie tej ręki. Natomiast to osłabienie występowało najczęściej w momencie, w którym jakby ta ręka była w jakimś stopniu nadwyrężona, czyli po jakimś wysiłku fizycznym, czy też podczas snu. Prócz niedowładu tejże prawej ręki zaczęły również występować niedowłady pozostałych kończyn, a więc nóg, rąk, dłoni oraz całego ciała. Natomiast tak jak mówię, na początku te niedowłady ustępowały i po ustąpieniu takiego właśnie niedowładu występowało jeszcze, wiecie, takie osłabienie po prostu mięśni. I o ile na początku drogi Pauliny w tych schorzeniach właśnie te mięśnie jakby się regenerowały po tych niedowładach, o tyle teraz już tak nie jest. Już dużo trudniej organizmowi jakby zwalczyć to osłabienie, które występuje i nie regeneruje się, ja to sobie tak przekładam, wiecie, nie regeneruje się aż w takim po prostu tempie, jak miało to miejsce wcześniej. Podczas jednego z takich niedowładów zrobiono, no wiadomo, myślę, że cały czas pewnie robiono jakieś badania na bieżąco, bo szukano rozwiązania, skąd takie niedowłady się biorą i wykryto znaczny spadek potasu. Wtedy lekarze obstawiali, że to będzie hipokaliemia. Mam nadzieję, że ja teraz nie przekręciłam tego słowa. Ja pierwszy raz widzę to słowo w swoim po prostu życiu. I właśnie taki był pomysł lekarzy, natomiast nie potwierdzono tego, ponieważ nie wykryto ubytków w wycinkach mięśni, czyli to widocznie jakoś było, wiecie, jednoznaczne w rozumowaniu. Mówię, no ja nie jestem lekarzem, ja się na tym nie znam. W 2011 roku, właściwie od 2011 roku, zaczęły się pojawiać bardzo mocne, ciągłe bóle mięśni. Ciągłe bóle mięśni, jak i stawów i osłabienie przede wszystkim mięśni. Słuchajcie, również od
tego samego momentu, czyli to już trwa 5 lat, pojawił się zespół chronicznego zmęczenia oraz samoistne drżenia mięśni. Od 2013 roku Paulina porusza się już na wózku inwalidzkim, wyłącznie na wózku inwalidzkim i potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach. Stale przyjmuje leki przeciwbólowe, które są opioidowe, a więc to są bardzo silne leki przeciwbólowe. I teraz tak mniej więcej wygląda pokrótce ta historia, zaraz będę ją kontynuowała, natomiast ja myślę, że ja Wam przekopiuję, mi się wydaje, że cały opis tej choroby jest na stronie fundacji, ja Wam albo zostawię link do tej fundacji, albo przekopiuję to wszystko, co ja tutaj próbuję Wam przekazać w tym filmie w opisie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że mi to nie idzie do końca najlepiej, a to wszystko wynika z tego, że no ja się na tym nie znam i trudno jakby mi to przedstawić własnymi słowami. Opis właśnie schorzenia Pauliny. Powiem Wam, jakie choroby zostały wykluczone, gdyby właśnie taki był Wasz pomysł. Prowadzone były badania m.in. w kierunku boreliozy, miastenii, SM. Mi też, powiem Wam, w pierwszej kolejności przyszło do głowy właśnie stwardnienie rozsiane. Porfirii, choroby Wilsona, zaburzeń konwersyjnych. Żadna z tych chorób nie została potwierdzona. Próba tężyczkowa wybitnie dodatnia, CRP cały czas podwyższone, dużo wyników w granicach normy dolnych lub górnych. Paulina była wielokrotnie hospitalizowana w licznych klinikach. W klinikach chorób mięśni w Warszawie, dwukrotnie kliniczny oddział kliniczny neurologii w Krakowie za pośrednictwem ośrodka chorób rzadkich. I tutaj, słuchajcie, jest wymieniona naprawdę masa miejsc, masa szpitali, to jest po prostu przerażające, gdzie Paulina szukała pomocy, gdzie jej rodzina szukała dla niej pomocy. Dodatkowo jeszcze odbyła wiele konsultacji prywatnych i badań specjalistycznych. Dotychczasowe badania nie przyniosły żadnych rezultatów. Stan Pauliny ciągle się pogarsza. Paulina cierpi na coraz mocniejsze bóle mięśni. W tym momencie doszło już do tego, że Paulina odczuwa po prostu ciągły ból i nawet nie jest do końca możliwe poruszanie się na wózku inwalidzkim. Ten ból jest aż tak silny i pozostaje jej leżenie w łóżku. I jaka jest prośba rodziny i samej Pauliny? I ja Wam odczytam to jedno zdanie. Zwracamy się z prośbą o pomoc w znalezieniu specjalisty, który podjąłby się dalszej diagnostyki. I to jest cała prośba, jaką Paulina, jej bliscy, no i ja kieruję właśnie do osób, które może trafią na ten film, które obejrzą ten film. Tak jak powiedziałam, jeszcze to wszystko, o czym tutaj wspomniałam, będzie w opisie Wam zostawione, ponieważ ja sobie zdaję z tego sprawę, że mój filmik jest dosyć chaotyczny. Ja nie do końca potrafię się odnaleźć tak, aby ten filmik przedstawić bardzo rzeczowo, nie orientując się w temacie. Prawda jest taka, że Paulina cierpi i cierpi na schorzenie, które dalej nie zostało zdiagnozowane. Lekarze nie wiedzą, co jest przyczyną tych schorzeń, które jej towarzyszą. Słuchajcie, ja Paulinie życzę dużo zdrowia i życzę jej z całego serca tego, aby ta diagnostyka się powiodła. I bardzo Was właśnie proszę o pomysł, o pomoc, a może Wy kogoś znacie. Wiecie, różnie to bywa. Może ktoś ma jakiś pomysł. Pozwólcie, że ja co prawda z Pauliną się nie konsultowałam w tej sprawie, także może umówmy się tak, że jeżeli chcecie pomóc, to napiszcie maila do mnie i ja Wam po prostu przekażę kontakt do Pauliny. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To był trudny film i mam takie nieodparte wrażenie, że nie podołałam troszeczkę zadaniu, jak go nagrać, ale mam nadzieję, że nie to jest najważniejsze. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia do kolejnego filmu.